Tak, zdrowie. Dzisiejszy temat DeFi, czy na odwrót jak tam było, czyli szybki rajd przez decentralizowane finanse. Czemu szybki? A, prezentacja będzie trochę dłuższa ze względu na to, że nie było drugiego prelegenta, więc stwierdziłem, że trochę coś tam, zrobimy sobie przerwę w połowie, więc w sumie nie wiem ile zajmie, ale myślę, że sumarycznie od godziny do półtorej maksymalnie z sesją pytań. Tak czy siak będzie to dosyć szybkie przejście przez cały temat. Ze względu na to, że DeFi jest bardzo obszernym tematem, a tutaj poruszę tylko jakby taki wierzchołek góry lodowej i nie będzie to techniczna, zbyt techniczna prezentacja. Jakby na to też nie będzie czasu, więc jeśli ktoś miał do czynienia z tym tematem, to może to będzie dla niego jakaś taka powtórka. Jeśli ktoś nic nie wie, to mam nadzieję, że trochę ogarnie. Na początku o mnie, jak już widziałem, większość osób jest pierwszy raz, czyli ostatnio się nie spotkaliśmy. Ja nazywam się Przemek, przez wiele lat pracowałem jako Java / full stack developer. Teraz zajmuję się już na co dzień Web3, szeroko pojętym. Na co dzień zajmuję się nim, powiedzmy, od 2021 roku, tak od połowy. Wcześniej to było bardziej jako pasja, jako hobby, ale styczność z krypto miałem w 2017 roku na szczytach górki. Jeśli ktoś chciałby się ze mną skontaktować, to możecie pod tego maila śmiało pisać. I możecie też wejść na bloga, którego prowadzę chyba też mniej więcej od połowy tamtego roku. Tam jest więcej tematów blockchainowych. Ten temat też się tam znajduje, więc jakby dzisiaj ktoś jeszcze potrzebował sobie coś uzupełnić, to może tam na spokojnie sobie to przeczytać wszystko. Jaka agenda? Przejdziemy przez 5 takich tematów. Na początku stablecoiny, później zdecentralizowane ubezpieczenia, pożyczki, zdecentralizowane giełdy i na końcu kilka słów tylko o derywatywach w świecie DeFi. Ale zanim przejdziemy do samego DeFi, no to warto powiedzieć nieco o scentralizowanych finansach, żeby lepiej zrozumieć te mechanizmy, albo czemu chcemy się zainteresować tymi zdecentralizowanymi. No i wydaje mi się, że dla każdego mniej więcej jest jasne, jak działają takie tradycyjne finanse. Każdy pewnie ma styczność z nimi na co dzień, czy to poprzez bank. Może nie każdy inwestuje w cokolwiek, no ale na pewno ma konta bankowe albo różnego rodzaju ubezpieczenia. Generalnie można powiedzieć, że jest jedna centralna instytucja, przez którą przechodzą wszystkie pieniądze. Czy wpłacamy te pieniądze, czy robimy jakiś przelew, kupujemy to ubezpieczenie. Zawsze to przechodzi przez jakąś tam centralną jednostkę, od której wszystko zależy. Te jednostki, może na przykładzie banku, zarabiają na naszych pieniądzach. W sensie to jest biznes, więc musi być i zarobek. Najprościej można powiedzieć w ten sposób, że my wpłacamy, jeśli chodzi o banki, pieniądze jako depozyt. Następnie te banki wykorzystują ten depozyt i gdzieś go inwestują, pożyczają większym firmom bądź innym osobom. Te osoby bądź firmy zwracają ten kapitał razem z jakimiś odsetkami, a my z tego uczniemy jakiś tam kawałeczek dla nas. Oczywiście ta różnica jest później dla banku. No i taki tradycyjny system ma na pewno dużo zalet. Przede wszystkim jest bardzo łatwy w użyciu. Wszystkie aplikacje, które używacie, bankowe czy niebankowe, one są bardzo intuicyjne. To jest coś, co znamy od wielu lat. Jest bardzo dużo takich rozwiązań. Każdy wie, jak się po tym poruszać. Dodatkowo cała autoryzacja, autentykacja, no wszystko jest znane. Jeśli zapomnimy hasła, no to też nam bank przypomni. Nie ma żadnych problemów. Dodatkowo takim plusem jest bankowy fundusz gwarancyjny, jeśli chodzi tylko o pieniądze zgromadzone w bankach. I on gwarantuje nam, że w momencie, gdyby bank jakiś upadł, przynajmniej w teorii, chyba do 100 tysięcy euro nasze depozyty są zabezpieczone, czyli dostaniemy zwrot kasy. Oczywiście działa to tylko w przypadku banków, w przypadku brokerów podczas inwestycji, tak to nie działa. Różnie to może być, w sensie może być jakieś dodatkowe zabezpieczenie, ale nie działa to w ten sposób. No i jest to fajne, oczywiście o ile to zadziała. Jeśli upadłby jakiś ogromny bank, na przykład w Polsce, to nie wiadomo, czy te depozyty byśmy otrzymali, albo jak szybko byśmy je otrzymali. No i wszystko jest spoko, ale zazwyczaj diabeł tkwi w szczegółach. No i nie do końca tak fajnie jest wszystko z tą zcentralizowaną bankowością, czy zcentralizowanymi finansami. Tutaj macie kilka przykładów artykułów, sprzed paru lat akurat ten jest. Mbank blokuje konta użytkowników za obrót kryptowalutami. No i jak mówią, mają do tego prawo. I uważają, że mają do tego prawo, ponieważ środki zgromadzone na kontach nie do końca należą do użytkowników, według nich. Nie jest to tylko kwestia mBanku. Czy komuś zdarzyło się, że zablokowali mu środki? Niekoniecznie za obrót krypto albo za coś innego? Mogę wiedzieć za co? No, absurd. Urząd miasta wysyła nam w kopercie pięknej podatek za nieruchomości, nie? No, a że nie mogli go dostarczyć, bo używali tam jakiegoś, o Pocztę Polską, nie? No to co zrobili?
To zablokowanie, nikogo tam banku. Świetny przykład. Co się ciekawe. Zaczęło się tam z nimi dokłócić już wtedy. A ile trwało odblokowanie? No, około tygodnia chyba co najmniej dziś. No nie było tak błyskawicznie. Okej, czyli jak ktoś ma tylko jedno konto, to przez tydzień w zasadzie nie może go używać. Jaki bank? O, właśnie jeden bank. A, EMU. Często właśnie takie sytuacje są w tym banku. Jeszcze. Ja pieniądze z krypto zrobione przelałem i było ich za dużo. Miliony. I zablokowali. Nie, ale zablokowali właśnie i zadzwoniłem na infolinię i powiedziałem, że no z giełdy kryptowalut i od razu mieli milion pytań. Ale zablokowali na dłużej konto, czy...? Nie, odblokowali, więc no, tylko musiałem później w kawałkach zrobić przerwy, żeby jakiegoś tam limitu nie przekroczyło. No właśnie, więc jakby są sytuacje, mi też zablokowali raz za przelew na giełdę krypto, ale w miarę szybko poszło odblokowanie, drugi raz za rezerwację na Airbnb. Także jakby... Nie wiem, pytałem się, o co chodzi. I co ciekawe, przy tym blokadzie z rezerwacji na Airbnb były dokładnie te same pytania, co za kryptowalutą, bo traktowali to, jakbym inwestował w coś. Z wakacji. Zło. No, i z tym bankiem dużo słyszałem takich przygód. Nie wiem, czy też słyszeliście, było coś takiego jak pierwszy bail-in w Polsce, czyli samorządy straciły swoje fundusze, ponieważ bank był zagrożony upadłością. To jest artykuł z, nie pamiętam, czy to jest data, 2020 rok. I nie wiem, czy każdy z Was słyszał, ale takie prawo zostało wprowadzone w Polsce. Też nie pamiętam, czy to był 2019 czy 2020, że banki mają prawo coś takiego zrobić. Mają prawo zająć środki nie tylko firm, ale też osób prywatnych. I będzie to wszystko zgodnie z prawem, jakby nie będziecie się mogli odwołać od tego, jeśli coś takiego by się stało. Już tu jeszcze można też wspomnieć scenariusz cypryjski z 2012. Tak. Tak, właśnie tam banki przejęły pieniądze, powyżej jakiejś tam kwoty przejęły pieniądze obywateli, bo też były zagrożone upadkiem. Aha, właśnie jeszcze jedna rzecz, jakbyście mieli pytania, to też od razu na bieżąco, nie musicie czekać na sesję pytań. Kolejny przykład, no to fiskus od tamtego roku ma prawo wejrzeć na każde konto bankowe, może zobaczyć, co się dzieje i tak ostatnio też o tym czytałem i robię to. Jakby na początku było mało, teraz jest tego coraz więcej. Czyli nie dość, że banki mogą blokować środki, jakby bez żadnego konkretnego powodu. Tak samo sam Urząd Skarbowy może zobaczyć dokładnie, co tam się dzieje. I najświeższa wiadomość, to jest dzisiaj, jeszcze wrzuciłem przed wyjściem, to przykład banki we Francji zostały ukarane karą ponad 1 miliarda dolarów właśnie za jakieś tam przekręty. Czyli nie dość, że coś tam sobie robią z naszymi pieniędzmi, no to robią jeszcze jakieś przekręty przy pomocy naszych pieniędzy i potem płacą kary, które też są niewspółmierne zazwyczaj do ich zysków. I ostatnio. Jeszcze raz? I też nie jest pieniędzy prezesa. Tak, dokładnie. No jakby te kary są, wiadomo skąd się później bierze na to pieniądze. I nie wiem, czy mocno śledzicie teraz temat upadków banków, ale ostatnio taka na Twitterze jest mocna, nie mocna, tylko znana gra, czyli bankowe bingo, czyli który bank upadnie kolejny. Ten chyba już jest nieaktualny. Wydaje mi się, ostatnio widziałem jeszcze na Deutsche Banku X, niby nie upadł, ale z drugiej strony też jest ciężka sytuacja. No, już sięga mniej więcej tych poziomów jak w 2008. Tak, no nie jest jeszcze ponoć tak źle, ale generalnie jakby z bankami jest ciężko, a wiadomo, że banki, jeśli coś się stanie bankom, to inne instytucje finansowe, scentralizowane też będą miały duże problemy. Czyli wypłatkę najlepiej do rączki. Tu jest problem, jakby tu nie będę nic doradzał, ale no jakby jest teraz pewien problem. Jest ryzyko, jest zabawa. Tak. No dobra, i oprócz tego, że jakby są problemy z wewnątrz samych tych instytucji, to też te scentralizowane finanse są dosyć drogie. Ktoś może stwierdzić, że nie, no przecież mam konto za darmo, robię przelewy za darmo, ale generalnie za wiele rzeczy tak naprawdę się płaci. A szczególnie jeśli coś byśmy chcieli zrobić szybko albo na duże kwoty. Jeśli byście chcieli przelać kilka milionów już, w sensie w czasie rzeczywistym, to zapłacicie na pewno bardzo dużą opłatę transakcyjną. Już nie mówić, jakby ktoś, nie wiem, jakaś firma chciała przelewać miliardy i żeby znalazły się na drugim końcu świata od razu. Oprócz tego są wolne. Oczywiście zależy, o czym mówimy, ale przykład przelewów, tak, jeśli byście, która jest godzina 18.56, jeśli ktoś by chciał teraz zrobić przelew, no to najszybciej to idzie jutro, pewnie koło południa, może trochę wcześniej. Oczywiście są te szybkie przelewy, no ale znowu trzeba za nie płacić standardowo. I jest to dosyć wolne, no już nie mówiąc, że w weekendy, no to jakby żadna instytucja praktycznie nie pracują finansowe. Jest to na pewno problem.
Ale żeby nie było, nie jest to tak, że tylko instytucje, które mają do czynienia z takimi standardowymi finansami są złe albo robią złe rzeczy. Oczywiście te, które zajmują się krypto i są scentralizowane, też mają problemy. Pewnie większość z Was słyszała, chociażby o upadku FTX-a, czy upadku Luny, Celsjusza, czy innych funduszy. No jest tego sporo, to jest tylko lista kilku, które upadły w przeciągu ostatniego roku, nawet nie całego roku. Jest ich o wiele więcej, no i oczywiście one upadły przez różnego rodzaju albo złe zarządzanie środkami klientów, albo jakieś przekręty. No i oczywiście klienci mają problemy. Jakby nie właściciele tych giełd zwyczaj, tylko czy tych instytucji, tylko klienci. To i tym sposobem możemy dojść do zdecentralizowanych finansów, które od razu na wstępie powiem, nie są idealne. Jakby też mają swoje problemy, ale z drugiej strony, skoro coś źle działa, czyli jest zdecentralizowane, to może warto się zainteresować chociażby tym jakby alternatywą dla tego. I co więcej, szczególnie w czasach takich jak teraz, kiedy coraz więcej jest tych problemów. Czym jest DeFi tak ogólnie? DeFi to, po pierwsze, DeFi jest oparte o blockchain. Wiadomo, mamy blockchain meetup, no to mówimy o rozwiązaniach blockchainowych i wszystko, w zasadzie większość jest oparta o smart kontrakty. Oczywiście do tego są różne obudówki, jakieś aplikacje webowe i tak dalej, ale cała baza DeFi-owa powinna być oparta o smart kontrakty. No i tak jak blockchainowe rozwiązania są otwarte dla wszystkich, co oznacza, że każdy może używać DeFi, jeżeli protokół czy dane rozwiązanie jest naprawdę zdecentralizowane. Nie wymagają żadnego zaufania jednostce centralnej. No, decentralizacja, możemy sami sprawdzić. Oczywiście musimy mieć wiedzę, jeśli chcielibyśmy sprawdzić jakiś protokół, jak działa i tak dalej, ale generalnie jest taka możliwość. Spróbujcie sprawdzić, co się dzieje w mBanku, na przykład w ich aplikacjach. Nie? Musimy tylko ufać, że kod, który tam jest, w sensie to, co mówią, to się dzieje. Nie ma żadnej możliwości weryfikacji tego. Dodatkowo jest odporny na cenzurę, nie da się zablokować niczego na blockchainie i są tańsze, to z gwiazd. Znaczy, czy się nie da zablokować niczego na blockchainie? Nie wiem, chyba później o tym trochę mam. Czasami możecie usłyszeć, że jakaś aplikacja zablokowała użytkowników, tylko zazwyczaj to jest tak, że ta aplikacja blokuje użytkowników na frontendzie, a to, co jest w warstwie smart kontraktowej, dalej działa. Więc ktoś, kto ma wiedzę, może dalej z tego korzystać. Co więcej, ktoś inny może zawsze zrobić do tego jakąś łagówkę, inne obejście i dalej z tego korzystać. Ale z założenia, jeśli jest zdecentralizowana aplikacja, to zablokować jest ciężko. Dobra, niemożliwe to może złe słowo, ale generalnie tak to jest. No i są tańsze, tutaj z gwiazdką, no bo to zależy od wielu rzeczy. Może być tak, że opłaty transakcyjne będą bardzo drogie, no i wykonanie jakiejkolwiek operacji będzie posiadało znaczne koszty. Ale generalnie można powiedzieć, że jakby logiczne to jest, że to jest tańsze, ponieważ nie musimy utrzymywać całej infrastruktury, w której są różnego rodzaju budynki, pracownicy, wielkich instytucji i tak dalej. Z założenia jest to tańsze. Czemu warto też porozmawiać o DeFi w ogóle, czy warto się tym zainteresować? Tutaj jest screen z portalu DeFi Llama. To jest taki portal, który śledzi różne metryki związane z protokołami DeFi, ale między innymi pokazuje taki parametr jak TVL, czyli Total Value Locked, czyli ilość środków, które są obecnie zgromadzone i zablokowane w różnego rodzaju protokołach, tu protokołach DeFi. Tutaj jest suma ze wszystkich protokołów, które są tylko jakby śledzone przez ten portal i na chwilę obecną jest ponad 48 miliardów dolarów. Oczywiście tam były piki w momencie, kiedy była hossa na krypto, ale patrząc jakby w długim okresie widać, że to wszystko rośnie i jest to ogromna ilość środków i nie są to środki, które tylko przechodzą przez te protokoły, bo tego jest zdecydowanie więcej. To jest tylko to, co ludzie obecnie trzymają w takich rozwiązaniach. Tak, znaczy to jest na tej samej zasadzie jak firmowa kapitalizacja oblicza, tak? Nie do końca. Nie. Bo jeśli macie, to tak od razu odpowiem, jeśli jest protokół i na przykład jest jakiś Uniswap, zdecentralizowana giełda i jego wycena, nie wiem ile jest, ale załóżmy miliard dolarów, to jest wycena tokena Uniswapa. A to, co tutaj jest, na przykład, to są wszystkie środki, które w tych protokołach, które dostarcza, zobaczycie jakich protokołach, które jakby ludzie wrzucają w te smart kontrakty. Czyli są smart kontrakty, w nich są jakieś pieniądze. Czy to w kryptowaluty generalnie, ale i wartość tych kryptowalut. Czyli wartość wszystkich zablokowanych, czyli takich, które tam siedzą, nikt obecnie nie ma na swoich portfelach, wynosi tyle. Także jest to całkiem spora kwota. Dobra. Jeśli mowa o DeFi, to często mowa o takich pięciu filarach albo pięciu pozycjach i dzisiaj sobie przez nie przejdziemy, czyli jeszcze stablecoiny,
następnie derywatywy, pożyczki, w tym standardowe i tak zwane flash loans, czyli coś, co nie jest znane z tradycyjnego rynku i nie da się tego zrobić przy pomocy tradycyjnych finansów, zdecentralizowane giełdy, no i ubezpieczenia. I zaczniemy sobie od stablecoinów. Stablecoiny to po prostu kryptowaluty. Kryptowaluty w formie, bym powiedział, 99% to tokeny ERC20, a 99% ze względu na to, że większość takich stablecoinów jest oparta o blockchainy Ethereum albo Ethereum albo podobne, EVM tak zwane. Dla tych, co nie wiedzą, ERC20 to jest po prostu standard interfejsu, który musi być zaimplementowany przez smart contract. Jeśli ten standard jest spełniony, to możemy powiedzieć, że dana kryptowaluta, dany smart contract jest tokenem ERC20. Co je wyróżnia, to, że one są ściśle związane z jakimś asetem, czyli z jakąś konkretną rzeczą z realnego świata. I ich cena, jedynie ich wycena, zależy jedynie od realnej wyceny tego aktywa. Czyli przykładowo może być coś związane z dolarem, co oznacza, że jedna jednostka takiego stablecoina będzie zawsze warta 1 dolar. Albo będzie zawsze dążyła do wartości 1 dolara. Mógłby być stablecoin oparty o wartość iPhone'a, czy czegokolwiek. Czyli wtedy jeden taki stablecoin zawsze by odzwierciedlał wartość jednego iPhone'a, czyli jego obecną cenę na rynku. Oczywiście ta cena może się zmieniać, ale zależy ona tylko od tego realnego aktywa. I stablecoiny można podzielić na takie 4 kategorie, czyli te zabezpieczone walutami fiducjarnymi, zabezpieczone krypto, zabezpieczone jakimiś towarami i algorytmiczne stablecoiny, które nie posiadają takiego zabezpieczenia. Zabezpieczone walutami fiducjarnymi czy towarami generalnie działają bardzo podobnie, dlatego są tutaj razem. Jakby zasada jest prosta. Ja biorę jakiś towar, najłatwiej to na przykładzie pieniędzy, czyli biorę dolary, mam 1 000 000 dolarów i wypuszczam teraz 1 000 000 stablecoinów, które będą reprezentowały te dolary. Oczywiście wypuszczam je dlatego, że ktoś chce je mieć, czyli ktoś do mnie przychodzi, płaca mi ten 1 000 000 dolarów, ja mu wypłacam 1 000 000 tokenów. I teraz w każdym momencie może do mnie przyjść z powrotem, dać mi stablecoiny, ja mu wypłacam te dolary. No i tak samo to będzie działać przy pomocy ropy, złota, srebra, czy tych iPhone'ów, czy czegokolwiek. Generalnie taka jest zasada. Czyli tutaj, mówiąc o zdecentralizowanych finansach, mimo wszystko mamy na myśli scentralizowaną jednostkę, ponieważ ktoś musi stać za wypuszczeniem tego. Dlatego część stablecoinów, albo tak naprawdę większość stablecoinów, które są używane na co dzień, nie są w ogóle zdecentralizowane. I to jest dosyć ważna informacja i zawsze o tym należy pamiętać. Co ma swoje duże konsekwencje, ponieważ tokeny mogą być zablokowane. I tak jak tu widzicie loga 4 największych, czyli Tethera, drugie to jest USDC, na dole jest Binance USD i to jest TrueUSD. I teraz problem chociażby z USDC, ale nie tylko, jest taki, że oni w swoim kodzie posiadają whitelistę, czyli w każdym momencie whitelistę, blacklistę. W każdym momencie mogą kogoś zablokować, czyli nawet jak używacie takiego stablecoina i używacie go w zdecentralizowanych finansach, to firma, która stoi za USDC, czyli Circle, może was odciąć od tych pieniędzy. Nie jestem pewny, jak jest z Binance USD, ale teraz akurat Binance USD ma swoje problemy, ponieważ rząd Stanów Zjednoczonych znowu walczy z krypto. Co ciekawe, Binance USD nie jest emitowany przez giełdę Binance, jakby jest pod ich logiem, ale jest emitowany przez instytucję, która się nazywa Paxos. To jest instytucja finansowa, która znajduje się, z tego co pamiętam, w Anglii, ale jakoś we współpracy z Binance'em to emitują. Jeśli śledzicie krypto, to mogliście zauważyć, że ilość Binance USD ostatnio bardzo spadła ze względu na to, że ludzie zaczęli się z tego wyprzedawać, ponieważ się przestraszyli, że będzie to niewypłacalne ze względu na te ataki. Mam pytanie. W jaki sposób USDC może zablokować te środki? To jest tylko wypłacenie tych środków do prawdziwego dolara? Czy nawet Mogą zablokować transfer, czyli każdy token ERC20 ma w sobie funkcję transfer i transfer from i ona służy do tego, żeby przelewać między sobą środki. I teraz USDC, tam jest taki kod, który, może nie będę tak wchodził, ale jest generalnie kod, który sprawdza, że jeśli jesteś tam wylistowany, no to nie możesz zrobić przelewu, więc starczy, że oni dodadzą ten wpis w smart kontrakcie, a mogą to zrobić, bo tak jest napisany smart kontrakt, że mają do tego prawo, no i wtedy już koniec, nie? Więc to nawet nie chodzi tylko o wymianę, bo to by nie było problemem, bo zawsze mógłbyś sobie tego stablecoina wymienić na coś i potem wymienić do dolarów czy tam do złotówek w całkiem inny sposób. To znaczy ta centralizacja w takim razie nie polega na tym, że mogą sobie
dowolnie manipulować czwartym kontaktem, tylko że mają backdory do tego. Tak, dowolnie jakby kod. Akurat tu chyba nie jestem pewny, czy USDC nie jest też zrobione w formie proxy. Może nie będę teraz wchodził w temat, ale powiedzmy chyba jest, to znaczy, że to też trochę uproszczę, że można podmieniać kod. Dobra, nie będę wchodził w ten temat, bo to trzeba by się tylko na tym skupić, ale generalnie tak jakby można zobaczyć funkcjonalność i nie, do niektórych funkcjonalności mają tak napisane, że mogą coś tam zrobić, czyli na przykład dodać osobę do tej blacklisty. Okej. Okay. A z ciekawostek jest jeszcze stablecoin oparty o złotówkę, nie pamiętam teraz jak się nazywa, jest na giełdzie Kanga, z tego co pamiętam, więc można też wymieniać złotówki na stablecoin. Cybulion był taki, wiem, że jest taki coin. I chyba Rafał Zaorski, kto tam kojarzy, kto nie, ja wiem, że oni chcieli zrobić cebuliony i to miało być stablecoin oparty o złotówkę. Coś dobra nazwa. Zaorski. Zaorski. Jeśli miał być cebulion. Ale ten na Kandze, jejku, wyleciał. Omega złotówki, tak, dokładnie. No i działa to, czy nie wiem, ja nigdy nie używałem, ale wiem, że działa. Dobra, tutaj macie wykresy, tak żeby zobaczyć, że one faktycznie są stabilne. Może ten początek jest złym przykładem, tu też nie widzicie skali, bo strasznie niewyraźnie to wyszło, ale generalnie tutaj odchył, ten na końcu, tutaj gdzie jest myszka, to jest do 0,96 centów, nawet chyba nie, czyli jakby od dolara, to jest USDC po prawej, to chyba w miarę widać. To było związane z upadkiem Silvergate czy Silicon Valley Bank? Silicon Valley Bank, bo się okazało, że... 13 odpadło, 87 odpadło. Tak, no tam jakby tu na tym wykresie nie widać, faktycznie zeszło trochę mniej. Jakby ten spadek jest związany z tym, że oni trzymali ponad 3 miliardy dolarów w tym banku. No i ludzie się przestraszyli, co w sumie było trochę głupie, bo 3 miliardy dolarów, cała kapitalizacja USDC to chyba jest 40 coś miliardów, powiedzmy około 40 miliardów dolarów, więc w najgorszym razie stracili 10%, a Circle, który stoi za USDC, jest mega bogatą firmą i zarabia na tych prowizjach. A czego wcześniej nie powiedziałem, jak kupujecie taki token, może nie na giełdzie, ale jakbyście bezpośrednio kupowali od firmy, no to oczywiście ta firma bierze sobie jeszcze prowizję od tego i na tym zarabiają. No ale generalnie, jak widzicie, to jest to w miarę stabilne. Oczywiście są jakieś wahania ceny minimalne, no ale jest to związane z tym, że ciągle ktoś traduje, czy kupuje coś za to, czy kupuje te stablecoiny na giełdzie. Innym takim ciekawym rozwiązaniem jest tak zwany Pax Gold i on nie jest oparty o dolara, tylko jest oparty o cenę złota. Konkretnie jeden Pax Gold jest w wartości jednej uncji złota, więc możecie kupić sobie takie Pax Goldy, jeśli byście chcieli inwestować w złoto. No i oczywiście musicie liczyć, że wam je wymienią później na złote, jakbyście chcieli. Ogólnie na razie nie ma z tym problemów. Można pojechać, z tego co pamiętam, właśnie do Paxosa. To jest ta sama firma, która stoi za Binance US, za Binance USD, pojechać chyba w Londynie, mają siedzibę i można wymienić takiego Pax Golda na prawdziwą uncję złota. Tam jest, nie pamiętam, czy minimum to są 3 albo 9 uncji. Generalnie jest tak, że można to wymienić. Co ciekawe, nie musicie kupować w takim razie złota w całości, w sensie złota w uncji. Jeśli byście chcieli cyfrowo inwestować w złoto, no to możecie kupić jakąś tam bardzo małą jednostkę Pax Golda. No i tu są dwa wykresy, już jak widzicie, po lewej jest Pax Gold, po prawej jest cena złota, no i generalnie odzwierciedla. Znowu te skale może nie są dobrze widoczne, ale generalnie cena jest ta sama, więc to działa. Plusy, minusy takich rozwiązań. No, największym plusem jest to, że ich wartość jest bardzo stabilna. Jak widzieliście wykresy, szczególnie tych stablecoinów, no, ta wartość ciągle dąży do tego jednego dolara i to się trzyma. To się trzyma ze względu na to, że wszyscy wierzą, to jest dobre słowo, wierzą, że tam jest zabezpieczenie. Jeśli mamy milion stablecoinów, na przykład milion tetherów, no i wierzymy, że jest milion dolarów, no to jakby zawsze ta cena będzie jednego dolara, bo można wszystko wymienić. Problem jest taki, że nie do końca wiemy, co tam jest, a tak naprawdę raporty, które były robione, pokazują, że akurat w przypadku tethera w pewnym momencie mieli problemy, teraz niby już jest lepiej. W przypadku USDC akurat są audyty. Nie jestem pewny, czy teraz codziennie, czy nie codziennie, ale można na ich stronie zobaczyć audyty. No ale wciąż wierzymy trochę audytorom. O, audytor to też jest jakaś instytucja, no i oczywiście też może sfałszować wyniki. Ale z takich innych minusów, no to pieniądze, żeby używać stablecoinów, to inne pieniądze muszą być zablokowane. Tak? Żeby stworzyć stablecoiny, musimy zablokować pieniądze, one nie mogą być ruszane w rzeczywistym świecie. No i inny minus, mogą zostać ukradzione.
czy to przez kogoś innego, w sensie te fizyczne, ta fizyczna gotówka, czy to fizyczne aktywo, które tam stoi, mogą zostać ukradzione przez pracownika, albo w przypadku, tak jak ostatnio, upadku banku, po prostu mogą zniknąć. No i właśnie to zabezpieczenie, tu jest ten problem, że jakoś musimy ufać, że to zabezpieczenie jest, nie mamy tego tak naprawdę jak w stanie sprawdzić. I tutaj taką alternatywą są stablecoiny oparte o krypto, albo inaczej zabezpieczone krypto. Takim najbardziej znanym stablecoinem jest DAI. Generalnie zasada jest bardzo podobna jak do tamtych, tyle że jako to zabezpieczenie, może trochę się powtórzę, ale stoi tam krypto, czyli nie ma fizycznych dolarów, ale na przykład, ciekawe, tak jest w DAI, jest zabezpieczone też częściowo oczywiście w formie USDC, czyli za nim stoją USDC. No i teraz się pojawia znowu pytanie, co jak upadnie USDC? No to też się to przełoży na DAI i to też będzie widać na tym wykresie. Tu może aż tak nie mocno, znowu, może za duża skala, ale znowu na końcu jest takie odchylenie. Tam też było większe i mniej więcej to też spadło chyba do 80 iluś centów ze względu na to, że ludzie się przestraszyli, że skoro USDC ma problemy, no to DAI też może mieć problemy. Ale generalnie jak ważne jest to, że za tym stablecoinem stoi więcej. Czyli są tam różne kryptowaluty, które zabezpieczają jego wartość. Mhm. Pytanie, jaki jest tego use case, to znaczy w sensie... Stablecoinów? Stablecoinów opartych o krypto w szczególności, no bo można wymienić się samym krypto. Mhm. W sensie, jeśli chodzi o plusy, tak? Okej, okay. To tak, no bo jakby use case, aha, no w sensie tamto to też jest krypto, to też jest krypto, w sensie to no wszystko tak. Są tokeny i teraz czemu to jest nieco ciekawsze rozwiązanie? Przede wszystkim dlatego, że może być zdecentralizowane. Na przykład taki DAI jest zdecentralizowany, a w zasadzie jest w formie DAO. DAO to znaczy Decentralized Anonymous Organization, czyli taka zdecentralizowana firma. I teraz tam decyzji nie podejmuje jedna osoba, tylko trochę upraszczam, ale podejmuje community albo ktoś, kto jest, nie wiem, duża grupa osób musi się na coś zgodzić. No i to już jest plusem, bo na przykład jeśli w zcentralizowanej firmie nagle stwierdzą, że wypłacamy środki, to znowu upraszczam, ale prezes powie, wypłacamy dzisiaj te środki, bo chce sobie kupić auto nowe i ma pełną władzę, no to nikt mu nie może tego zablokować. W przypadku takich protokołów nie da się tego zrobić. No oczywiście większość musiałaby się na to zgodzić. Kolejnym plusem jest właśnie to, że wszystko jest na blockchainie, czyli wszystko jest łatwo audytowalne. Jestem w stanie w każdej chwili sprawdzić, ile tych aktywów stoi za tym DAI. I teraz, czy ich wartość dokładnie odzwierciedla tyle, całe DAI, które istnieje w obiegu. Jeśli stwierdzę, że nie, znaczy inaczej, jeśli ktoś by zaczął tam oszukiwać, no to ktokolwiek mógłby to stwierdzić, no to jego wartość by poleciała na łeb, dlatego się tego nie opłaca robić. Nie wiem, czy to odpowiada? Znaczy właśnie, no nie do końca, no bo w sumie jeżeli ten stablecoin jest zdecentralizowany, ale sam asset, o której się opiera, jest bardziej scentralizowany, no to się jakby propaguje nas ten stablecoin. Tak, no i to właśnie to była ta sytuacja, gdzie tam odjechała trochę cena, ale to nie jest tak, że tylko za nim stoi USDC, bo na przykład za, no może stać, albo stoi, jest tam jakiś Ether, są tam inne kryptowaluty, no tak. Inne cyfrowe aktywa, które nie są scentralizowane. Mogą też być. I to może być jak fundusz inwestycyjny, tak, tak. Albo indeks giełdowy. Można by tak. No, można by tak powiedzieć, tylko że tym wartością tego indeksu będzie cały czas, nie będzie, nie wiem, wzrost czy coś, czy cały czas dążenie w tym przypadku do wartości 1 dolara. Jakby tak, ale można powiedzieć, że z tyłu stoją różne rzeczy. To też trochę upraszczam, jakby nie mamy na tyle czasu, ale jest na stronie, jak się wejdzie na stronę DAI, to tam jest cały opis, jak działa to krypto. Czyli jak je wytworzyć, co trzeba zrobić. Ono jest też, to się nazywa collateralization, czyli zabezpieczone ponad tak naprawdę ilość aktywów. Czyli załóżmy, że istnieje miliard DAI, to tam jest miliard coś środków. W sensie środki, które zabezpieczają, jest ich więcej. Ze względu na to, że gdyby ich wartość zaczęła spadać, no to chodzi o takie balansowanie, żeby jakby cały czas ta wartość dolarowa była. Więc to na pewno jest plus. Minusem, że jest nieco mniej stabilnie, w sensie może być nieco mniej stabilnie, wiadomo, jest więcej aktywów, bardziej to jest skomplikowane, ale akurat DAI pokazało, że bardzo dobrze to się sprawdza. Czyli, jeszcze pytanie, czyli, że tak powiem, te crypto-backed, to niekoniecznie, one są, jakby wartość jest oparta o krypto, ale nie reprezentują ceny krypto, w sensie cena nie jest związana z krypto, ale może być na przykład z dolarem związana. Tak, w sensie jakby cena, czyli aha, tak jak jest okay, DAI, czyli DAI ostatecznie ma reprezentować wartość dolara, jeden DAI równa się 1 dolar,
Ale załóżmy, nie wiem ile teraz Ethereum kosztuje, powiedzmy 1600 dolarów, czyli gdybyś miał takie 1600 dolarów w formie Ethereum, no to mógłbyś mieć 1600 DAI. Trochę mniej, bo musi być ta nadwyżka, ale generalnie, że jakby za nim stoi ta wartość. Okay. To jest sytuacja, jak ten Ether wtedy spadnie ci na 1200. Dlatego jest to ta nadwyżka i tam... Jakby nie będę teraz chodził w te mechanizmy techniczne, ale tam są likwidacje i inne takie rzeczy. 150%. Jak dojdzie do 120, to likwiduje. Tak, generalnie. Jeżeli ty włożysz kwadrat, to musisz dołożyć. Jeszcze. Bo mamy na tego robić. Tak, więc tam jest mechanizm, który to zabezpiecza. Oczywiście może też się coś stać, jakieś tam warunki rynkowe, ale generalnie po to jest to zabezpieczenie. Większe, żeby tą wartość. Mówiłeś o blacklistach USDC, w DAI też są? Czy... Z tego co wiem, to nie ma. Mam nadzieję, że się nie mylę. Wydaje mi się, że oni są w stanie wyłączyć dla konkretnych. Wydaje mi się, że jest. W tamtym roku chyba była jakaś opcja z DAI. I przypominam sobie, że wyłączyli do całej z nich giełdy. Ale nie mogę teraz powiedzieć tej nazwy. To na 100% nie mówię. Mi się wydaje, że nie ma. Ale w każdym razie, jeśli to jest zarządzanie w formie protokołu, w sensie w formie DAO, to nie jest, to jakby zmiany można teoretycznie wprowadzać, ja też już nie wchodząc jak, ale to tak jak mówię, ja nie wiem, może jest, ja o tym nie słyszałem osobiście. Na pewno uważam, że z tego względu jest to lepsze, jest to zdecentralizowane, bezpieczniejsze, no ale z drugiej strony ta wartość, no jakby DAI, co ważne, DAI nie wymienisz bezpośrednio na dolara, tak? Nie pójdziesz do firmy DAI i powiesz im, dajcie mi dolary, nie ma takiej możliwości, no ale to już jest właśnie coś, co służy do tego, żeby używać zdecentralizowanych finansów. Jakby jesteśmy zamknięci może w tym kręgu, ale niekoniecznie musimy z tego wychodzić, może to jest ok. No i czwarty w zasadzie, ostatni rodzaj, to są stablecoiny algorytmiczne. Najlepsze. I... Jeszcze raz? Najlepsze. No właśnie. Same plusy, czy jak? Jest chyba jeden, zaraz do tego dojdziemy. Generalnie idea jest fajna, czyli tworzymy coś, za czym, na pierwszy rzut oka może, tak, tworzymy coś, za czym nie ma żadnego zabezpieczenia z tyłu, czyli może na początku wydawać się to głupie, ale z drugiej strony ceną steruje algorytm. I jest takie krypto, taki stablecoin zwany Amplifor i on tak działa, że jeśli wartość tego stablecoina rośnie, to co 24 godziny jakby ich ilość wzrasta w portfelach, które trzymają. Czyli jest rozwadniana wartość i jego cena spada. Jeśli cena maleje, no to na odwrót, jest ucinana jakby z portfeli ilość krypto, no i cena rośnie. Czyli, ale jakby ma to duże minusy, bo jak widzicie, cena jest tak średnio stabilna. Tutaj są wahania od 3 do 3,5. Ludzie też na tym spekulują, bo wiedzą, że o, jak cena spada, w sensie, że wiedzą, czy będzie rosła, czy będzie, w sensie, ilość jakby tych tokenów. Więc idea jest ciekawa, ale niestety do tej pory nikomu nie udało się zaimplementować dobrze działającego algorytmicznie stablecoina. A w Korei jakaś Lunie się to właśnie? To jest spoiler, bo właśnie chciałem powiedzieć, że była Luna. I Luna częściowo można powiedzieć, że była algorytmicznym stablecoinem, ale z drugiej strony ona była trochę scentralizowanym stablecoinem. Dokwon, to o niego chodzi, właśnie to był twórca. Swoją drogą, nie wiem, czy ktoś słyszeliście, że ostatnio go aresztowali w Czarnogórze. Tak już nie typowa sytuacja. Dlaczego? Nie wiadomo. Medal mu chcą dostać. No więc, więc to bardziej jako ciekawostka. A, no i tutaj wykres Luny, no. Widzicie co się stało. W sensie dobrze się trzymała. Trzyma się stabilnie dobrze. Swoją drogą zdziwiłem się. Tam nie widzę. 0,021. Jakby zdziwiłem się dzisiaj, wczoraj jeszcze jak ten screen dodawałem, to myślałem, że nie znajdę już wykresu, ale jest jeszcze. A miała być jeszcze Luna 2.0? To już ja nie śledzę, szczerze powiedziawszy, więc nie wiem, ale tam nie będzie stablecoina, tak co pamiętam. Zdejrzało, że tam nic nie będzie ogólnie. No więc z plusów, jest plus, jest łatwy do audytu, tak? Wszystko jest na blockchainie, to już w ogóle wszystko jest na blockchainie. Dodatkowo nie ma fizycznego zabezpieczenia, nie ma nawet krypto zabezpieczenia, więc nikt tego nie może ukraść. Bo to, co powiedziałem wcześniej, nawet w przypadku krypto, też ktoś może wykraść te kryptowaluty, które zabezpieczają stablecoina, jeśli jest jakiś bug w kodzie. No z minusów, jak widzieliście, no nie jest to do końca stabilne, w ogóle to nie jest stabilne. I tak naprawdę nie wiadomo, czy takie rozwiązanie może istnieć. Jeszcze raz? Że nie wiesz, czy może istnieć legalnie, tak? Nie, czy da się stworzyć tak naprawdę taki algorytm, który będzie trzymał stabilną cenę.
do tej pory się nikomu nie udało. Niektórzy mówią, że się nie da, niektórzy mówią, że się da. Chyba najlepszym takim połączeniem jest... Dużo razy musi upłynąć, żebyśmy wszyscy przetrawili to i zaczęli do tego podchodzić, bo tak naprawdę wszystko się opiera o taką dobrą wolę. Jak ktoś chce zrobić kogoś w konisia, to zrobi. No i złotóweczki też możemy dodrukowywać, a możemy ich nie dodrukować. No tak, no ale z drugiej strony, jak algorytm jest napisany, jakby wszyscy wiedzą, jak działa i nie da się go zmienić. I teraz kwestia, no kwestia tego algorytmu. No do tej pory się nie da, to się da, jak się nie da, to się nie da. No i... W każdym razie, może takim właśnie najlepszym połączeniem jest takie krypto i algorytm, czyli DAI jest takim trochę, można powiedzieć, takim, on nie jest algorytmicznym stablecoinem, ale zabezpieczony krypto, ale jest tam jakiś algorytm, jakaś logika i może to jest jedyne rozwiązanie. To tylko podsumowując, nie wiadomo. A co by się stało, jakby na przykład wszystkie te stablecoiny po prostu oparte na aktywach jakby ze świata rzeczywistego okazały się, że nie są oparte, czy to wtedy nie rozwaliłby do całego krypto, ponieważ wszystkie te stablecoiny, ludzie kupili bitcoina za stablecoiny i teraz te wszystkie stablecoiny są warte zero, to bitcoin też by może w dół i wszystko inne. Ja, w sensie nie chcę wchodzić tutaj w dywagacje cenowe, ale zgadzam się tak, jeśli by się coś takiego stało, to inaczej, bitcoina by to nie rozwaliło, cenę by to na pewno posunęło w dół i to mega, ale samego bitcoina by nie rozwaliło, Ethereum też by nie rozwaliło, dużo protokołów by padło, czyli jakby wartość krypto by pospadała. No, z drugiej strony mogłyby podnieść cenę bitcoina. Tak, są jakby różne rzeczy, ludzie mogliby uciekać bitcoina. Więc, ale z drugiej strony w czym byłby wyceniany bitcoin? Teraz no jakby wiem, że on jest w dolarze głównie, no ale to się opiera... Okej, można wymienić bezpośrednio dolary, euro na bitcoiny, ethereum i inne kryptowaluty. No ale wiadomo, że większość jednak tych par jest do stablecoinów. Kiedyś nie było stablecoinów i cena jaka była tego. To też racja, tak? Jakby stablecoiny powstały dopiero jak Ethereum pozwoliło robić smart kontrakty, czyli 2016-17, no a wcześniej Bitcoin też miał swoją cenę. Oczywiście zawirowania, jeśli chodzi o rynek krypto, byłyby ogromne. Tak, ale nie zabiłoby to przynajmniej takich rzeczy jak Bitcoin. Przynajmniej to jest moje zdanie. Ale to jest oszustwo, nie? Do teraz do więzienia, no bo wiesz kto, bo ktoś po prostu wziął dolary i potem sobie wydał. Myślę, że tak łatwo pewnie by nie było. Myślę, że nie byłoby wiadomo, kto już tyli to, bo jest super. To już tak, wracając do prezentu, tylko powiem, że często te osoby mają bardzo duże powiązania, tak. Także koniecznie. Dlatego byłem zdziwiony, że Dokun został aresztowany, ale na przykład ten od FTX-a, Sam Bankman-Fried, ja nie wiem, chyba teraz on siedzi... miał powiązania z tym. Lecz... On miał powiązania i on chyba teraz siedzi w domu na Bahamach, czy na Hawajach, czy gdzieś tam. I... Przenosił 2 miesiące temu. Tak, mieli zapłacić karę, okazało się, że nie zapłacili. A, no generalnie. A nie znaleźli tam? Szczerze już tak nie śledzę, więc, ale no... Generalnie wątpię, żeby mu się coś stało. Dobra, wracając do stablecoinów, to tak naprawdę... Jakby kiedyś ich nie było, czyli w zasadzie czy je potrzebujemy i trochę tak naprawdę jest to takie połączenie potrzeb i tego, że chcemy je mieć. Czemu chcemy je mieć? Jakby z ich plusów albo do czego je można wykorzystywać, to, że można przenosić aktywa na blockchain. No i teraz dla jednych będzie to minus, dla innych plus, ale dają taką możliwość, jakiekolwiek aktywo. Tak jak widzieliście złoto, można przenieść jego wartość na blockchain, jego certyfikaty, czy chociażby dolary, czy inne rzeczy. Teraz jak nie ufam systemowi, dobra, to już inna kwestia, ale nie ufam systemowi bankowemu, myślę, że bank upadnie, to mogę przenieść sobie moje dolary, złotówki na blockchain i trzymać je w formie stablecoina, no ale znowu kwestia, czy ufam tej instytucji, która za nim stoi, to nie wchodźmy. Kolejnym dużym plusem jest to, że nie ma żadnych limitów przy transakcjach. Jeśli teraz byście chcieli zrobić jakąś ogromną transakcję, to nawet nie ogromną, niektóre banki chyba mają nie wiem, 10 tysięcy czy 20 tysięcy złotych, to już musicie coś tam wypełniać. Wiem, że na przykład ING ostatnio zmniejszył chyba taki limit, w sensie, że możecie zrobić transakcję bez żadnych dodatkowych potwierdzeń, akurat oni zmniejszyli na 100 tysięcy, no ale wciąż, jeśli ktoś jest firmą i robi takie przelewy, no to trochę słabo. Dodatkowo jest bardzo szybki, jakby bardzo szybko i łatwo można je transferować. Oczywiście znowu zależy, jakie są koszty obecnie transakcji, no ale tak jak wcześniej mówiłem, spróbujcie czy jako firma przelać parę miliardów dolarów, żeby się znalazły już na drugim końcu świata, no to mała szansa. Jeśli byście chcieli to zrobić przy pomocy tego coina, to jest jedna transakcja na blockchainie i może to kosztować centy albo ułamki centów, znowu zależy jaki blockchain. Mówię tu przerwę tylko ten koszt, czy go sprawdzimy? Co masz na myśli? Bo... Okej, okay. Mam firmę, mam te fiaty i chcę tam robić biznes z jakimś Chińczykiem, chcę mu trzeba zbadać 5 miliardów. No najpierw muszę wymienić moje fiaty na jakąś kryptowalutę. Nie? To jest pierwszy koszt. Drugi koszt, no powiedzmy,
on będzie musiał to też wymienić sobie na swoje Fiaty, nie? Mm-hmm. Ale ponoć, czyli nie wiem jak jest na całym świecie, za to musisz zapłacić podatek. Tak, to jeszcze parę spoilerów jest tematem, który chcę poruszać, ale, no ale załóżmy, że tobie ktoś płaci, już to upraszczając, tobie ktoś płaci w stablecoinie. W sensie twoje usługi płaci ci bezpośrednio w stablecoinie, czy tam ktoś. Na razie omijam kwestie podatkowe, bo znowu, co kraj to są inne zasady, u nas jest jakby to traktowane tak normalnie, tego podatek trzeba zapłacić, ale nie masz już tego momentu wymiany. Ale załóżmy, że masz już te stablecoiny, jakby tego to pomijam, tak? Generalnie często w bankach, jak przechowujesz ogromne ilości środków, no to też musisz za to płacić. Tutaj nie płacisz za to, bo masz to na jakichś portfelach. No ale to już to inne tematy. Więc można to, może czasem upraszczam, ale można powiedzieć, że tak, jeśli masz już to na portfelu, no to tylko opłata transakcyjna i tyle. Znajduje się to tak o, na drugim końcu świata. A to też tak jest, że Circle ma akurat tam co USDC, to ja mam cały taki system do obsługi tych pieniędzy. Tam masz Circle account, przelewasz dolary i jednocześnie praktycznie możesz sobie zmontować USDC. Czyli tam nie masz jakby, nie masz tego kosztu wymiany jakichś krypto i tam coś innego, tylko bezpośrednio jeden do jeden zamieniasz te dolary na USDC. Tak samo z drugą stroną. Czyli jak dostaniesz USDC, masz Circle account, on ci przemienia te dolary i masz te na swoim, powiedzmy, IBANie banku, który jest tam przypisany do tego Circle. No to jest już, to już jesteśmy mega zaawansowani. Ale też, prawdę mówiąc, okej, może w przypadku wielkich ilości środków, wielkich kwot, ktoś będzie używał Circle, no ale przeciętna osoba będzie używać jakiejś giełdy tam, w tą stronę. Dobra, idąc dalej. Nikt nie może zablokować środków. Znowu, jeśli jest zdecentralizowany, w przypadku USDC może i nie potrzebujesz żadnego zezwolenia właśnie, czy tam do zrobienia przelewu, czy na co chcesz wydać swoje pieniądze, tak? No, nie wiem, daj, nie zadzwoni i nie powie, że masz zablokowane konto i możesz teraz zapłacić za cokolwiek. No ale jedna bardzo istotna sprawa to... Jeszcze jako plus, mi się wydaje, że największym plusem z tego planu jest to jest taki UI dla innych ludzi, którzy nie ogarniają krypto, że mogą sobie powiązać to, że to ma jakąś wartość tak naprawdę. Tak, to też jest prawda, bo ale to nie ma co się oszukiwać, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wyceniamy wszystko w standardowych walutach, złotówkach, euro, dolarach. No i to też z drugiej strony to też jest trochę potrzebne. Ale jesteśmy też w takim etapie jeszcze, gdzie łatwiej nam zrozumieć cały ten mechanizm, kiedy porównujemy do czegoś, co znamy, tak jak właśnie gdzie tak. Akcje, że trochę jak banka, trochę jak inwestycja, trochę tak, ale trochę nie. Bo to jest metafora, nie? Tak, no nawet idąc, nie wiem, w tym Salwadorze, czy gdziekolwiek, gdzie można płacić bitcoinem. No to to, że tam jest napisane, że coś kosztuje 0,0 coś bitcoina i tak sobie każdy przeliczy, dobra, ile to jest tam dolar. Jak idziemy do Francji, też te nasłówki przeliczamy. Dokładnie, więc to też jest plus stablecoinów, ale według mnie niekwestionowany plusem, szczególnie jeśli ktoś inwestuje, to jest to, że nie płaci się podatku. Ponieważ przynajmniej w Polsce, znowu, prawo może być różne, ale jeśli wymieniacie jakąkolwiek kryptowalutę na stablecoina, to zachowujecie jakby wartość dolarową, ale nie płacicie w tym momencie podatku. Podatek płaci się tylko w tej chwili w Polsce, jeśli wymieni się to na jakąś walutę fiducjarną albo usługę. To już usługi nie wchodźmy, ale generalnie, czyli wymieniacie bitcoina na złotówkę, płacicie podatek, wymieniacie bitcoina na Omega PLN, nie płacicie tego podatku. Oczywiście dopóki nie wymienicie tego stablecoina na złotówki, to jest fajne, jeśli ktoś inwestuje i nie chce wychodzić z tego świata. Tutaj jeszcze taki screen, już go podsumowując właśnie, jak to jest bez stablecoinów, czyli ktoś chce kupić Ethereum, no to tak, przede wszystkim musi wpłacić kasę do banku, potem musi zrobić przelew nie, na jakąś giełdę, ta giełda pobiera prowizję, następnie kupuje, za to może już bezpośrednio to Ethereum, potem jego wartość powiedzmy rośnie, chciałbym to spieniężyć, no to ścieżka w drugą stronę, czyli znowu robię przelew, są jakieś prowizje w międzyczasie, urząd mówi dawaj podatki, dodatkowo sprawdza, może coś zablokować, idzie to do banku, to trwa. Jest to długo. Przy pomocy... Z Whiteboard Crypto? Tak, te screen jest z Whiteboard Crypto. Jak fajne prezentacje robił, stwierdziłem, że parę wezmę. Nie będę robił od początku. A wersję premium? Nie. Już, jest? W sensie, bo oni w pewnym momencie przestali robić takie częste filmiki i wrócili się na kompletnie właściwie taki system prawny. Przyznam się, że dawno już tak oglądałem, teraz tylko sobie screen wiedziałem, że kiedyś właśnie to więc... tak, a tutaj, a tu przy pomocy stablecoina jakby sytuacja jest prosta. Oczywiście jest ten pierwszy krok, musimy kupić za nasze prawdziwe pieniądze albo za fiaty te stablecoina, ale jakby od tego momentu już obracamy się w tym środowisku. Trwa to szybko i opłaty transakcyjne też są jakby małe, czy prowizje są małe. Nie jest tak, że wszystko na każdym kroku. Zazwyczaj ktoś coś pobiera, ale nie są to takie wielkie jak nie w przypadku przelewów.
Okej. No oczywiście jakby takie ogólne problemy stablecoinów, bo to nie jest idealne rozwiązanie. No to tak jak powiedziałem, najpierw musimy kupić te stablecoiny, czyli musimy jakby ten cały system wymiany na stablecoina trzeba zrobić przez jakąś centralizowaną jednostkę. Nie da się zrobić inaczej. Chcemy mieć stablecoiny, musimy albo wpłacić najpierw gdzieś nasze waluty fiducjarne, je kupić, albo bezpośrednio od instytucji. Kolejny problem to ubezpieczenia. A w zasadzie tak jak w przypadku banków istnieje bankowy fundusz gwarancyjny, tak nie ma czegoś takiego w przypadku stablecoinów. Ani DAI, ani USDC, ani Tether nie gwarantują Wam, że jeśli stracicie z portfela, to oddadzą Wam te pieniądze. No i ostatni problem to zabezpieczenie, czyli czy ono tam jest, czy nie jest, czy ktoś się może wykraść. To są największe problemy stablecoinów. I taki jeszcze news, to też chyba z dzisiaj albo z wczoraj, a propos stablecoinów, to Coinbase teraz chce pracować nad nowym stablecoinem, który będzie oparty, muszę powiedzieć, o inflację, albo nie do końca, ja też jeszcze nie wczytałem, jak oni to chcą zrobić, co chcą zrobić, ale generalnie, czyli wartość stablecoina powiększana o inflację. Takie chyba ciekawe rozwiązanie, ja nie wiem, czy coś takiego wyjdzie. A to z wczoraj informacja. Dobra. To były stablecoiny. Przejdźmy dalej. Jeszcze jeden temat, po tym temacie będzie przerwa. Czyli następny temat, ubezpieczenia. Ogólnie ubezpieczenia w świecie standardowych, w standardowym świecie pewnie każdy jakiekolwiek ubezpieczenie w życiu zezna, czy to podróżne, czy na życie, tak dalej. Można to też zrobić w formie zdecentralizowanej. Oczywiście nie jest to takie łatwe, ale teoria jest łatwa. Więc weźmy sobie przykład. Mamy jakiegoś farmera, się nazywa Jacek. Jacek chciałby ubezpieczyć swoje zbiory. No i teraz wymyślił sobie, że jeśli, jakby wie, że jeśli zdarzy się taka sytuacja, że 7 dni z rzędu temperatura będzie większa niż 40 stopni, no to jego plony schisną i potrzebowałby za nie pieniędzy. Więc znalazł taką firmę, która mu to zrobi na blockchainie. Taki warunek jest zapisany na blockchainie w formie smart kontraktu. I teraz jeśli taki warunek zostanie spełniony, to Jacek będzie mógł wypłacić z tego smart kontraktu pieniądze. No oczywiście dogadują się na kwotę, załóżmy to ubezpieczenie kosztuje, nie wiem, 1000 zł, a dostanie 100 tysięcy, czy jakiekolwiek tam warunki będą. No i okazuje się, że faktycznie te warunki zostały spełnione, był taki problem, była susza, no i w tej chwili jakby super, starczy udać się do smart kontraktu, czyli można w danym momencie po prostu wypłacić pieniądze ze smart kontraktu, no i super, nasz farmer będzie zadowolony. Jakby idea tego jest pewnie zrozumiała. Działa to jak każde ubezpieczenie, tak? Każde ubezpieczenie też działa tak, że podpisujemy umowę, jeśli coś się stanie, dostajemy kasę. Różnica jest taka, że tu wszystko jest oparte o smart kontrakty, czyli nie ma takiej możliwości, żeby ktoś nam nagle powiedział, no okej, ale nie damy ci ubezpieczenia. Bo nie. Jakby jest smart kontrakt. To zaraz do tego też dojdę, ale jakby na razie nie zagłębiając się w to, generalnie jest coś zapisane, możemy też sprawdzić, czy te pieniądze są jakby gotowe na pokrycie tego, oczywiście znowu wszystko jest na blockchainie, wszystko jest łatwo weryfikowalne i nie ma tych problemów, co w scentralizowanych ubezpieczeniach. No oczywiście idea brzmi łatwo, nie jest tak do końca wszystko łatwo ubezpieczyć na blockchainie. No i tu pojawiają się pewnie właśnie różne pytania, między innymi skąd na przykład pochodzą środki na pokrycie tego ubezpieczenia, albo kto dostarcza te dane o temperaturze, albo czy ktoś kontroluje ten protokół. Tych pytań może być bardzo dużo, no i odpowiedzi są dosyć proste. Jakby pieniądze na pokrycie ubezpieczeń pochodzą od inwestorów. Można powiedzieć, że trochę to tak jak w standardowych ubezpieczeniach, może nie do końca. W standardowych ubezpieczeniach wiadomo, ludzie wpłacają kasę, stąd jest kasa na pokrycie innych ubezpieczeń, a tutaj możemy takich dostarczycieli tych pieniędzy pozyskać, oni dają te pieniądze, no i znowu statystycznie nie każdy ubezpieczony powinien, jakby nie zawsze stanie się coś złego, więc te pieniądze wystarczą na pokrycie tych odszkodowań, a ci inwestorzy dają swoje pieniądze właśnie po to, że z tych opłat, które uiszczają ci, którzy chcą się ubezpieczyć, idzie jakiś procent dla tych inwestorów. I odpowiedź, właśnie, tam jeszcze było, kto kontroluje protokół. To też jest ważne, no i znowu wracając do tematu centralizacji, decentralizacji. Jeśli za takim protokołem stoi scentralizowana jednostka i ma pełnię praw do niego, no to to nie do końca jest DeFi. No i znowu może powiedzieć, że nie wypłaci nam takiego ubezpieczenia, ale znowu, zależy to, co jest tam napisane. A kto dostarcza dane? Dostarczają tak zwane wyrocznie, czyli oracles. No i tam chyba najbardziej znaną jest Chainlink.
Wyrocznie, tutaj nie mam tego slajdu, ale wyrocznie najłatwiej powiedzieć, już nie wchodzą te szczegóły, to są takie twory, które po prostu dostarczają do blockchaina dane ze świata zewnętrznego. No i znowu, jest pewne ryzyko związane z wyroczniami. Najłatwiej powiedzieć, jeśli wyrocznia, albo pewien problem, jeśli sama wyrocznia nie jest zdecentralizowana, no to wynik też jakby można oszukać, tak? Załóżmy, że tą wyrocznią będzie pani Krystyna, która siedzi w gabinecie numer 7 firmy, która stworzyła protokół. No to jeśli ona powie, że nie było takiej sytuacji, że 7 dni z rzędu była temperatura wyższa niż 40 stopni, no to tak nie dostaną ubezpieczenia, mimo że była. No i właśnie o to chodzi, żeby korzystać z rozwiązań zdecentralizowanych, które znowu przez swoją decentralizację zapewniają to, że te wyniki są poprawne. Znaczy poprawne. Ale skąd masz pewność, że one poprawne? Znaczy, inaczej, to jakby znowu to prosto odpowiadając przez decentralizację. Tak samo jak w, nie wiem, to... Demokratycznie po prostu bardziej, a tak można powiedzieć, osoba, tak. To nie znaczy, że będzie poprawne, nie? Jasne, no ale to tak samo to z samym blockchainem, nie? Można powiedzieć, że nie wiem, ilość bitcoinów wzrośnie. W sensie skąd mam pewność, że ilość bitcoinów nie wzrośnie, tak? Powyżej 21 milionów. Przez to, że to jest... Dobra, upraszczając, ale nie przez to, że to jest zdecentralizowane, tak? Albo skąd wiem, że transakcje, które tam wchodzą, są ok. No i tak samo z wyroczniami. Jeśli jest zdecentralizowana sieć, na tyle naprawdę zdecentralizowana, no to wiemy, że te wyniki, i to działa tak samo jak blockchain. Jakby tam są, tym ludziom się opłaca dostarczać prawdziwe wyniki, bo oni na tym zarabiają. To tak samo działa w przypadku Chainlinka, oni zarabiają w tokenach Link. I zależy, żeby było dobrze. Jeśli ktoś oszukuje, zostanie ukarany. Więc jakby, oczywiście nie można na 100% powiedzieć, że jest to poprawne, ale czym większa decentralizacja, tym większa szansa, że to wszystko będzie z tym ok. Jak sobie wyobrażasz zdecentralizowane określenie temperatury, czy była, czy nie była? Okej, okay, no to... siedzi tysiące ludzi... Upraszczam, nie? Ale załóżmy, no upraszczam. Powiedzmy, gdyby już odchodzisz tam od jakichś blockchaina, technikaliów, tak, ale miałbyś tysiąc ludzi, którzy wprowadzają dane. I teraz masz jakiś algorytm, który sprawdza. No jeśli na te 1000 osób 900 powiedziało, że było, a 100, że nie było, no to uznajemy, że było. To tak cały blockchain działa. Dokładnie. W demokracji 50% plus. Tak, tak. Więc no to jest jedyny sposób. Nie? Jeśli będziesz miał, no i teraz wszystko kwestia, jak duża jest ta sieć. Jeśli będziesz miał 10 osób, to łatwo jest to szukać. Jeśli będziesz miał 1000 czy 10 tysięcy, to statystyka pokazuje, że raczej będzie ok. No ciężej jest się zmówić 10 tysiącom osobom niż 10 osobom. Czyli to nie jest tak, że ten chaining ciągnie na przykład z 5 źródeł temperatury i na tej bazie mówi, że było ciepło, tylko 50 ludzi musi powiedzieć, czy było ciepło, czy nie? Akurat w przypadku chainlinka nie wiem, czy mają dane o temperaturze, to musiał sprawdzić. Chodzi mi o relatywnie jakieś takie właśnie źródła, nie wiem, ciągniesz z Apple Weather albo tam tych wszystkich Apple Weather. Tak. Różnie, to już musielibyśmy odbić sobie kwestię samych wyroczni, to tak nie będę chodził, ale tak, możesz mieć różne. Mogłaby być taka wyrocznia, która szczytuje z różnych źródeł, po prostu, i bierze średnią. To jest automatyzowane, to na nich wpływa. Tak. Masz, nie wiem, 5 różnych jakichś takich transport sources, to już... Tak, to by było dużo sensowniejsze niż takie... Dlatego to upraszczałem, nie? W sensie tam jest dużo różnych mechanizmów. Może być tak, że coś jest sczytywane stąd, coś jest sczytywane z innego miejsca, czyli ale generalnie chodzi, że... Input od człowieka, tak, to... Że generalnie jest jakiś wkład, w sensie człowiek jest coś, ktoś albo coś dostarcza te dane. Chodzi o to, że te dane są z zewnątrz. Po co to jest? No, jakby sam blockchain nie jest w stanie czytać, co jest na zewnątrz. To, co wprowadzicie do blockchaina, jest uznane za prawdziwe. Jeśli powiecie blockchainowi, że dzisiaj jest 40 stopni, to on powie, OK, jest 40 stopni, nie? Mimo, tak jak Wikipedia. Nie. No, dobrze. Tam jest naprawdę serio wszystko napisane czasami. Tak, więc po to jakby są te orakle. I to jest, też jest taki problem na styku właśnie blockchaina i wyroczni. Czyli jeśli wyrocznia ma problemy, no to czy te rozwiązania na blockchainie będą OK? Okej, okay. Gdybyście chcieli zobaczyć sobie to takie dwa protokoły, na przykład Nexus Mutual i Insurance, możecie zobaczyć, co tam można ubezpieczyć. Prawdę powiedziawszy, większość ubezpieczeń, które tam są, raczej dotyczy jakiegoś świata DeFi, tradingu, czy właśnie stablecoinów, czy innych takich rzeczy. Raczej takich use case'ów ze świata codziennego kiedyś widziałem, nie pamiętam teraz, czy na którymś z tych protokołów, czy innym. No ale generalnie w większości jest to DeFi, ale sama idea mogłaby być jak najbardziej zastosowana do innych przypadków. Czy na tą chwilę są jakieś pytania? Światełko bym włączył jakieś. Spoko, przerwa, tak? Czy bo będzie przerwa? Jakby coś będzie teraz... Czy będzie teraz przerwa? Nie wszyscy wiadomo, ale tak ogólnie, czy tak jeszcze... Jeszcze mówiłeś, tam był taki drugi podpunkt.
No o to chodzi. Jest na obliczeniu, że nie, ten portal albo ten może dokonywać zmian na tym kontrakcie, a ten nie może i oni mają dostęp do tego portala? Dokładnie tak jak z USDC było. Czyli w przypadku USDC ktoś może dodać kogoś na tą blacklistę. Tak samo jeśli protokół ubezpieczeniowy jest taki, że jest osoba, która może zmieniać te warunki w jakiś sposób, może aktualizować coś na tym smart kontrakcie. No i oczywiście wszystko da się sprawdzić na blockchainie. Jakby smart kontrakcie. No tak, ale jakby DeFi to nie znaczy, że coś, co jest na blockchainie, jest już zdecentralizowane. Jakby jest oparte inaczej. Smart kontrakt, to, że jest coś smart kontraktem, to nie znaczy, że ten smart kontrakt działa w sposób zdecentralizowany. To jest często takie niezrozumienie, które właśnie występuje, że o, jest na blockchainie, to na pewno jest wszystko zdecentralizowane. Nie, tak nie jest. Na blockchainie też można napisać aplikacje, które ktoś kontroluje w 100%. Zawsze osoba, która zdeploje kontrakt, ma władzę nad tym kontraktem. Tak, chyba, że oczywiście. Tak, oczywiście odda tą władzę, ale to wszystko, jakby plusem jest to, że wszystko można sprawdzić. Czyli ja jestem w stanie sprawdzić, że okej, ten smart kontrakt, nikt nie może tam nic zrobić. Nie, można by na przykład kopiuję ten kontrakt, ten jeden element i wrzucam go z powrotem, i on jest dużo bardziej popularny. Bo no tak, ale musisz sprawić, żeby był bardziej popularny. Jakby, tak, na blockchainie bardzo dużo jest takich rozwiązań, że bierzesz kopiuj i stworzysz coś innego. Na przykład, to dojdziemy do wiatru, ale tak, nic nie stoi na przeszkodzie, szczególnie, że kod jest otwarty. Znaczy każdy może zobaczyć kod. No, ale kwestia jest marketingu, tak? I no, często marketingu, często takich rzeczy. Dobra. Jak nie ma teraz pytań, to moglibyśmy zrobić taką krótką przerwę. 10 minut może faktycznie zapalić światło. I wrócimy do tematu, żeby się chwilę przewietrzyć.